Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Poczty, która ma na skutek decyzji podjętych przez ministra Grabarczyka być w tej chwili redukowana, gwałtownie redukowana, ma utracić prawie 5 tysięcy miejsc pracy, ogromna ilość urzędów pocztowych ma zostać zlikwidowana, zastąpiona przez agencje, które będą dołączone do jakichś instytucji handlowych, stacji benzynowych itd. itd. No, można sobie wyobrazić, że jeśli pan minister nie potrafi ułożyć nawet wraz ze swoimi współpracownikami rozkładu jazdy i powoduje ogromny chaos, to jak gigantyczny chaos będzie przy tego rodzaju zabiegu. A przecież jeśli chodzi o usługi pocztowe, to mimo całego postępu telekomunikacji, mimo ogromnego awansu technicznego pod tym względem, który ma miejsce, z czego się oczywiście cieszymy także w Polsce, zwykłe usługi pocztowe to jest w dalszym ciągu rzecz bezwzględnie potrzebna. To jest jedna z tego rodzaju usług, które muszą być dostępne dla wszystkich. Ja przypomnę, że w takich klasycznych rządach dawnych państw liberalnych jednym z niewielu ministerstw, które istniało, było zawsze Ministerstwo Poczty i Telegrafu, bo to po prostu traktowano jako zadanie państwa. Przypomnę także, że na przykład Poczta Niemiecka ma dzisiaj, mówimy, że mamy już 1/4 niemieckiego PKB, to jest olbrzymia firma w skali międzynarodowej, ogromna w skali światowej. Jakoś okazuje się, że można. No, gdyby to w Polsce była 1/4 to tego, to też byłoby to bardzo duża firma. Czyli krótko mówiąc, można pod jednym warunkiem, że ma się elementarną sprawność, że nie prowadzi się polityki my nic nie możemy, no polityki białej flagi. Ja chcę, żeby Państwo wiedzieli, iż w naszym programie, programie partyjnym, dawno już przygotowanym, sprawa Poczty Polskiej została postawiona. Ma być to instytucja usług powszechnych, czyli takich, które docierają do każdego. Tego rodzaju regulacja prawna, my taką planujemy, wykluczy zabiegi zmierzające do tego, żeby poczta była w praktyce niedostępna. Urząd pocztowy musi być dostępny dla każdego, to jest podstawowa usługa publiczna i co do tego nie może być żadnej wątpliwości. I oczywiście nie można w sytuacji, w której rośnie bezrobocie, a w każdym razie waha się wokół bardzo wysokich wartości, tego bezrobocia zwiększać poprzez zabiegi, które zmierzają do tego, żeby tysiące miejsc pracy było likwidowane. Chcę jasno powiedzieć, że my tego rodzaju polityki nic nie możemy uprawiać, nie będziemy, że będziemy w tej sprawie prowadzić politykę, która opiera się na założeniu, że państwo dobrze rządzone może